Pozdrawiam Was znowu z Glasgow, ze swojego ulubionego sklepu tutaj, Super Asia. Jednego według mnie z lepszych sklepów z przyprawami na świecie, jakie widziałem. Naprawdę dużo fajnych przypraw zawsze znajduję. I nigdy nie było tak, żebym przyszedł tam i nie znalazł czegoś nowego. I tym razem, mam nadzieję, też tak będzie. Pierwszy raz widzę w tym sklepie terminalia cebula. Roślina z południowej Azji jako przyprawa. Suszona amla, czyli po łacinie Phyllanthus emblica, Indian gooseberry. Sunda i Vathal to są takie suszone tajskie bakłażany, tu akurat z Indii, ale drobniutkie owocki, tu wysuszone. Rozplenica perłowa albo prosa afrykańskie. Afrykańskie zboże to Nisetum glaucum po łacinie. Bajra. Cora terminalia arjuna, arjun bark. Lek medycyny ajurwedyjskiej. Herbatę się z tego robi. A tu indyjska mieszanka, pięciu przypraw. To tutaj jest. Zobaczymy. Kmin, kozieradka, gorczyca, fenku, kalonji to jest czarnuszka. Nasiona bazylii jako przyprawa. Tukmaria. To jest zdecydowanie najciekawsza przyprawa, którą teraz udało mi się w sklepie indyjskim w Szkocji znaleźć. Zwykle występuje pod nazwą Dagar Phul, pisane przez Phul albo przez Phol. Jest to porost. Ewidentnie są tutaj dwa gatunki, natomiast zwykle najczęściej występuje Parmotrema perlatum. No, trzeba by dobrego specjalisty teraz, żeby powiedział, czy rzeczywiście wszystkie te plechy to jest Parmotrema perlatum, czy może nie. Polska nazwa tego gatunku to kobiernik orzęsiony. Jest to gatunek rzadki, chroniony, ale jak mówię, no nie jesteśmy pewni, jakie gatunki są sprzedawane w handlu. Jest to gatunek zresztą dużo częstszy na Wyspach Brytyjskich, występujący w bardzo wielu krajach, na wielu kontynentach, bo często tak jest z porostami czy z grzybami, że właśnie mają bardzo szerokie zasięgi. Natomiast fascynujące jest, że można go kupić w sklepie normalnie, zapłacić kartą i po prostu mieć takie porosty. Jest to przyprawa używana do potraw typu curry w Indiach, w różnych częściach Indii. Najczęściej używana jest w stanie Maharashtra, ale także mam wzmianki z bardzo wielu innych miejsc, na przykład z Uttar Pradesh na północy Indii, czy z Tamil Nadu na południu, a więc można ją znaleźć przypuszczalnie w większości miejsc w Indiach i pewnie właśnie różne gatunki pod tą nazwą czy handlową możemy znaleźć. Przyprawy tej używamy jak każdej innej. Po prostu wrzucamy do sosu, gotujemy, smażymy. Bardzo często występuje w mieszankach garam masala. Oczywiście jest to taki składnik bardziej tajny, bardziej dla znawców i mówi się, że właśnie po tym można rozpoznać prawdziwe, dobre garam masala, że właśnie zawiera Dagar Phul. Smak przyprawa ma taki ziemisty, trochę dymny, a więc trochę jak właśnie wędzone przyprawy, trochę taki drzewny, więc bardzo ciekawa gama tutaj smaków i zapachów może być uzyskana właśnie dodając tą przyprawę do curry. Niektórzy uważają, że Dagar Phul ma właściwości lecznicze. Mówi się, że pomaga na choroby serca, kamienie nerkowe, powiększoną śledzionę, problemy z żołądkiem, nawet na trąd, nawet na świerzb, nawet na hemoroidy. Oczywiście
Ja nie sprawdzałem tych wiadomości tak dokładnie, tylko to, co tak pojawia się w sieci, dlatego trzeba bardzo uważać z takimi informacjami oczywiście, bo są to informacje jakby z innego kręgu kulturowego, często niepotwierdzone medycznie, jeśli czytamy takie rzeczy w sieci. Dopiero jeśli roślina jest używana w wielu kulturach, w wielu krajach i rzeczywiście w podobny sposób, no to mamy też taką świadomość, że więcej osób ją testowało i być może, nawet jeśli nie mamy danych medycznych, to może to ma sens, że rzeczywiście się pewnej rośliny używa. Natomiast jeśli gdzieś znajdziemy wzmiankę, że pomaga na coś jakaś roślina, jest to tylko jedna wzmianka albo z jednego regionu, z niewielkiej społeczności, no to tutaj może być taki czysty przypadek, że coś jest używane jako placebo, czy ma działanie bardziej medyczne, czy ktoś tam może pomylił jakieś gatunki, bo zdarza się, że na przykład przenosimy używanie z jednego gatunku na drugi. Także no, radziłbym ostrożność, natomiast jako ciekawostkę podałem, że rzeczywiście jest to także środek leczniczy. Zresztą z leczniczymi porostami spotkałem się podczas swoich badań w Chinach, w górach Qingling, spotkałem się także w Maroku, więc coś w tym jest, tylko że wcale to nie są łatwe taksony, no trzeba być dobrym znawcą danego regionu, gdzie rzeczywiście się zna tą florę porostów i wtedy możemy w niej się poruszać i wiedzieć, że to jest ten, a nie inny gatunek. Dla ciekawych przytoczę jeszcze inne nazwy używane w Indiach, na przykład Kalpasi, często pojawia się ta nazwa w języku tamilskim, Shailayam w sanskrycie, Dagardaful w Punjabi, Dagadpul w Marathi, Ratiputa w Telugu, Kaluhuvu w Kanada, czy Patarkeful w Hindi. Także różnorodność nazw jest dosyć duża. Jeśli Państwo natkniecie się na tę przyprawę w Wielkiej Brytanii, w jakimś sklepiku indyjskim, to chętnie podam adres brytyjski, żeby mi przysłać, bo chciałbym się zorientować w różnorodności tej przyprawy, jakie gatunki są rzeczywiście używane i może się okaże, że jest na przykład 5 gatunków używanych jako Dagarful i dostępnych w ogóle na Wyspach Brytyjskich, bo w Polsce podejrzewam, że raczej tej przyprawy nie da się kupić, a jeśli da się kupić, to też dajcie mi znać, gdzie, bo to też jest cenna bardzo informacja.